Ja pamiętam te dni, wiesz, te z czasów, kiedy grało się w PSX-a, czyli dawne PlayStation od Sony. To była konsola niesamowita. Moją ulubioną grą był oczywiście Tomb Raider. Grasz w grę. Gram w grę Tomb Raider. A oczywiście teraz bym powiedział Tomb Raider i Lara Croft i odkrywanie świątyń, tak, bieganie. Nie napój o rangę, tak? Tylko, że... I o rangę, tak. To tak a propos tych naszych angielsko-polskich słów. Dzisiaj indyjsko, dzisiaj archeologicznie, dzisiaj historycznie. Sanskryt, manuskrypt, wiecie, Kamasutra też, o, to też jest dobre. No bo Naga Raja. No bo w końcu Naga Raja, tak jest. Naga Raja, słuchajcie, nowa gra od wydawnictwa Rebel, zaprojektowana przez Bruno Cathala. Tam wspólnie z kimś tam zaprojektował, ale umówmy się, to nazwisko robi robotę. Znaczy po prostu ktoś zaprojektował, Bruno Cathala usiadł, popraw to, podpisuje się. Tak, myślę, mogę... tak raczej w ten sposób. Myślę, tak jak tak. Ze Stevenem Kingiem, no ktoś dla niego pisze te książki. Ale mimo wszystko dostrzega się tutaj jego sznyt, jego charakter w tworzeniu gier, bo on bardzo dobrze tworzy w przestrzeni takich gier łamigłówek. On robi abstrakcyjnych łamigłówek, tak. On to robi bardzo dobrze. Jedną z pierwszych takich gier już bardziej skomplikowanych to było 5 plemion. Five Tribes. Posiadamy z żoną i bardzo lubimy też. Także no jakby rozumiemy, szanujemy i idziemy dalej. No i Siedem Cudów Świata też kolejna gra taka mocno rozpoznawalna w świecie planszówkowo-karcianym. No, topowe tytuły, no nazwisko takie... Zobowiązuje, rzeczywiście. Więc jak my z Marcinem zobaczyliśmy, że na pudełku, że to jest Bruno Cathala i dodatkowo kolejne nazwisko zobaczyliśmy, czyli wielkiego planszówkowego artysty, który stworzył ilustrację do tej gry. Doutouac, pan Franzus. No to pomyśleliśmy sobie, że no musimy to odkryć, musimy to zobaczyć. Tak, więc dzisiaj, proszę Państwa, świat Naga Raja, czyli świat dwóch świątyń, bo gra jest dla dwóch graczy. My będziemy archeologami i będziemy próbowali dostać się do tych wspaniałych skarbów, które te świątynie ukrywają. Zgadza się, bo wcielając się w tych archeologów postanowiliśmy się ścigać dodatkowo, bo to są tacy łotrzykowie właściwie, bym powiedział. Oni tak lubią emocje bardzo, wiesz. Czy ty jesteś Larą Croft, ja jestem Indianem Jonesem, albo odwrotnie. Albo jestem Nathan Drake. Nawet ty nie wiesz, co to jest Nathan Drake. Oczywiście, że wiesz. No to oczywiście, powiedz im, co to jest Nathan Drake. To jest, proszę Państwa, bohater pewnej sagi, która występuje tylko i wyłącznie z ekskluzywem na PlayStation, prawda? I mówimy tutaj o grze, która się nazywa... Uncharted. O, dziękuję. Ale nie, bo ale wiedziałem, o kogo chodzi. Uncharted. Chyba grałeś. No, dałeś mi pada, trzymałem go. Mamy świat, taki świat mocno przygodowy, ale otrzymujemy grę typowo abstrakcyjną, gdzie będziemy sobie właściwie lawirować i zastanawiać się, gdzie ustawić sobie daną komnatę. Bo co tutaj robimy? Na początku... Proszę Państwa, tak. Mamy dwie świątynie. Świątynie są złożone z takich pól 3x3. Tak. Mamy 3 wejścia na wprost siebie. I na każdej ścianie są 3 wejścia do skarbów, czyli tych skarbów będzie 9. I my, zagrywając odpowiednie karty, przeszkadzając przeciwnikowi albo pomagając sobie, staramy się budować tak te ścieżki, aby dotrzeć do odpowiednich skarbów. Ale to nie jest takie do końca proste, bo nie dosyć, że będziemy sobie zabierać te ściany, to też możemy sobie je zamieniać miejscami, obracać. To dodatkowo wśród tych 9 skarbów są ukryte 3, które są przeklęte. Takie jest klątwa, ale też warto je ścigać. Przynajmniej 2 warto mieć, bo one dają dużo punktów. Tak, bardzo. No co nie zmienia faktu, że jak już odkryjesz 2, no to już ciśnienie rośnie, no bo jakby odkryjesz 3, przegrywasz grę. Zgadza się, więc słuchajcie, ale tak w wielkim uogólnieniu i tak na szybko, żebyście zobaczyli mniej więcej, jak to się gra, bo to jest short. To się gra. Nie powiedzieliśmy o tym, że to mamy nowy format teraz. Słuchajcie, bo to jest nowy format. Nie jesteście przyzwyczajeni do tego, że pokazujemy gry szybko i tak po prostu po omacku. No nie słyniemy z tego, nie. Raczej pokazujemy gry w takim formacie dość długim, bo około 44 minut. Tak, takie materiały trwają. A tym bardziej teraz, kiedy są prezentowane, będą prezentowane w telewizji, więc musimy się trzymać pewnych ram. Więc wiecie, my lubimy długo gadać o grach ogólnie. Dostajemy dużo gier i ogólnie nie na wszystkie będziemy mieli czas, więc wymyśliliśmy sobie taki format, gdzie przez około 15 minut będziemy starali się pokazywać te, które naszym zdaniem są warte uwagi i waszej uwagi, no bo jakby to wy jesteście głównym odbiorcą. My chcemy je polecać wam, oczywiście przez te minimum, znaczy maksymalnie 15 minut, nazwaliśmy sobie to pogramy w shorty albo shorty pogramy, co nie znaczy, że będziemy grać tylko w małe gry. Tak, to po prostu jest jakby krótki materiał prezentujący gry, które urzekły nas, w których nie widzimy jakichś wad, po prostu są dobre. Po prostu nam się podobają. Gra jest dwuosobowa. Każdy z graczy na początku będzie posiadał 5 kart. Na tych kartach oczywiście mamy symbole informujące, co my możemy w grze zrobić, ponieważ my będziemy mogli zamieniać kafelki miejscami, będziemy mogli je obracać, będziemy mogli dodawać sobie do rzutów kośćmi, do których za chwilę dojdziemy. Będziemy mogli oczywiście dobierać karty i oczywiście są to karty, które są skierowane albo do nas, albo na przeciwniku możemy je wykorzystać. Tak, bo możemy wchodzić oczywiście tutaj w interakcję i tutaj dużo będziemy doświadczać tej negatywnej interakcji. Ja będę Marcinowi mógł coś podebrać, jakiś kafelek przemieścić, podejrzeć skarby, żeby wiedzieć, zobaczyć. Tak, ogólnie negatywna interakcja jest tutaj na bardzo wysokim poziomie, co nas bardzo cieszy, ponieważ w grach dwuosobowych bardzo cenimy negatywną interakcję. Oczywiście, no wtedy czujemy, że gramy, umówmy się. Dokładnie tak. Jesteśmy razem wtedy. I proszę Państwa, my będziemy posiadali 5 kart, jakby ręka startowa to jest nasza 5 kart. Oczywiście musimy sobie obejrzeć, co te karty robią. W górnej części tych kart posiadamy informację, jakimi kolumnami będziemy rzucać, ponieważ to, co jest tutaj fantastycznym wizualnym smaczkiem, tak, to są właśnie takie kolumny. Kolumny brązowe mają bardzo dużo symboli, będziemy je sumować, abyśmy się dowiedzieli, który z graczy będzie mógł wziąć kafelek terenu. Natomiast te białe mają już takie trochę pośrednie, w sensie mamy tutaj troszeczkę tych kropek, ale mamy też symbol nagi. Tak. Bo musicie pamiętać o tym, że w tej grze będziemy właśnie sobie dużo rzucać i dużo podbrać kart, czyli ten aspekt losowości jest dość wysoki, ale dzięki temu, że zagrywamy odpowiednie karty, będziemy mogli ingerować w ten los, tak? Lubimy kontrolować delikatnie. I zielone kolumny, proszę Państwa, to jest 50-50, czyli mamy dwa pola z jednym punkcikiem, czyli jeżeli chodzi o zabieranie kafelków, to średnio, ale mamy tutaj dwa symbole nagi. Te nagi są nam potrzebne po to, żebyśmy właśnie mogli zagrywać za każdy jakby znaczek tej nagi, który wypadnie w naszej puli, możemy zagrać jedną kartę. No i to już wtedy jakby pokazuje pełną możliwości tej gry. Tak, bo przebieg jest bardzo prosty, intuicyjny, po przeczytaniu bardzo zgrabnie napisanej instrukcji dowiadujemy się o tym, że doświadczam bardzo intuicyjnej, eleganckiej gry. I tak jest w rzeczy samej. Słuchajcie, gra rozgrywa się poprzez kilka rund i każda runda składa się z 3 faz. Pierwsza faza polega na tym, że będziemy właśnie wybierać kartę. Będziemy wybierać sobie karty. To już, słuchajcie, każdy z Was musi wybrać jedną albo więcej kart tego samego typu. Czyli my sobie wybieramy, ja sobie wybrałem kartę, którą chcę. Proszę, kładę. Piotr, ty sobie wybierz jedną. Ja sobie wybieram, przypuśćmy, o tę. Tak. I teraz na raz, dwa, trzy oczywiście te karty odkrywamy. Ja mam informację taką, że będę rzucał 2 białymi kolumnami, 1 brązową i 2 zielonymi, ponieważ takie karty udało mi się zebrać. Zgadza się. A ja mam informację, że będę rzucał tymi 2 kolumnami. W tym momencie rzucamy. Cyk, proszę Państwa, to jest rewolucyjna kość, ma 4 ściany. Okej, no super, właśnie i tu jest różnica, która polega na tym, w jaki sposób będziemy rozpatrywać te symbole. Ja w tym momencie mam 3 kropeczki przeznaczenia. Kropeczki przeznaczenia? Ale tak, dla Indii to jest istotne, bo oni mają taką tu kropeczkę. Ja kiedyś słyszałem taki żart, że kiedyś ktoś wziął żonę, która miała taką kropeczkę i on się zastanawiał, co to jest i on to zdrapał. Myślał, że to jest zdrapka i wygrał poloneza. W pierwszej kolejności, jeżeli mamy swoją konfrontację, na samym początku patrzymy, czy mamy symbole nagi. Piotr niestety nie ma, ponieważ ma same kropeczki, więc on będzie walczył tylko i wyłącznie o kafelek terenu. Natomiast ja te nagi mam. I teraz ja, wykorzystując każdy z tych symboli, za każdy z tych symboli mogę zagrać kartę. I ja oczywiście będę bardzo wrednym graczem, ponieważ wiem, że przegram na ilość kropek. Bo mamy remis, znaczy ja mam 6, ty masz 6, ale masz scrolla, więc jeżeli jest remis, to ty byś to przejął. Zgadza się. Więc ja sobie za ten symbol nagi zagram kartę, która usuwa tobie 2 kolumny z twojej puli. Ty już nie możesz nic zrobić. No trudno i to rzeczywiście boli, te momenty doskierają bardzo tej negatywnej interakcji. Czyli jak już widzicie, możemy zagrywać karty w dwojaki sposób. Albo w tej pierwszej fazie bierzemy pod uwagę te górne symbole, które nam mówią o tym, jakimi kolumnami będziemy rzucać, konfrontując się tutaj, walcząc przede wszystkim o ten kafelek, który jest do wygrania, a w drugiej kolejności możemy zagrywać kartę, biorąc pod uwagę tą interakcję związaną i z drugim graczem, i również z mechanizmami, które mogą się odbywać na planszy, naszych świątyniach. Ja za drugi symbol, moi drodzy, mam informację, że mogę dobrać 2 karty, więc ja dobieram karty, ponieważ dużo by mi nie zostało. Tak. I teraz ja powiedziałem pas, ja już więcej nie potrzebuję, bo te karty chcę zostawić u siebie. Teraz patrzymy, Piotr już nie ma kości, ja mam 6 symboli na kolumnach. Ten symbol, jakby ta plansza z tym terenem ląduje u mnie. Ja teraz mogę ustawić to w swojej świątyni. Muszę oczywiście pamiętać o tym, że jeżeli chce dojść do skarbu, to on musi być połączony z wejściem. Zgadza się. W jaki sposób to ustawiamy? W bardzo prosty sposób. Przede wszystkim do tej świątyni trzeba, wiecie, wkroczyć, wejść, więc bierzemy pod uwagę te komnaty, które są u podstawy świątyni i kładziemy sobie właśnie na tej podstawie i to jest element wejścia, rozpoczęcia naszej podróży, a każde kolejne musimy wkładać w ten sposób, żeby się stykały z innym kafelkiem, tak? Dokładnie. Dodatkowo są jeszcze rodzaje amuletów, które są, kładziemy na planszy. Ja sobie ten kafelek u siebie postawiłem i teraz, proszę Państwa, przez to, że ja wygrałem to, jakby tą konfrontację, następny kafelek się pojawia, więc Piotr dostaje 3 karty, z tych 3 kart zostawia sobie 2, jedną daje mi i tak gramy do momentu, kiedy któryś z graczy, dziękuję bardzo, któryś z graczy będzie miał 25 punktów w swoich skarbach, ponieważ każdy skarb, jeżeli do niego dojdziemy, go odkrywamy, plus na amuletach mamy jeszcze jakieś tam możliwości zdobywania punktów i takie tam rzeczy. Te oczywiście karty zagrane przed chwilą lądują na stos, odkryty stos kart odrzuconych. I słuchajcie, cała gra. Słuchajcie, gramy sobie tak lekko pół godzinki, mocno kombinujemy, przeszkadzamy sobie nawzajem. No i tyle, no cała gra. Także no, do widzenia. Tak już, no. Ale właśnie, co nam się bardzo spodobało w tej grze, teraz już wiecie mniej więcej jak to się gra, czyli zagrywamy karty, porównujemy sobie ilość tych oczek na tych takich nieformalnych, nietypowych kościach. To są kolumny, Piotr. No kolumna, właśnie można powiedzieć, że to są jakieś magiczne, nie scrolle, tylko runy, może to są runy jakieś, które oni znajdują w tych kamienne runy jakieś. Okej, ale właśnie, co nam się spodobało i co sprawiło, że do tej gry będziemy często wracać? Przede wszystkim na pewno to, że można zagrać dla 2 graczy. Ona jest 100% dwuosobowa. Uważam, że myślę, że jakby większość z nas w naszym hobby posiada drugą połówkę, więc potrzebuje jakąś grę z żoną, z partnerką, czy zagrać sobie z kumplem do jakiegoś trunku, więc ta gra jest na pewno taką szybką opcją dla 2 graczy, która jest bardzo fajnie, dobrze przygotowana, zbalansowana i ogólnie wszystko tu śmiga. Tak, więc... Powiedziałem słowo fajnie, przepraszam. Fajnie, no ale to fajnie, że powiedziałeś fajnie, bo to jest fajna gra podobno. Ja bym ją nazwał, że to jest gra bardzo interesująca. Albo, wiecie, intrygująca, bo jest z 2 powodów. Przede wszystkim pierwszy powód jest taki, że jest to prosty mechanizm, ale dający dużo satysfakcji i paradoksalnie dużo możliwości i decyzji, które podejmujemy, bo świetny sposób zagrywania kart. Na dwojaki sposób możemy te karty zagrywać, czyli no zastanawiamy się, czy dla mnie będzie teraz ważne, żeby licytować się i walczyć o kafelek, czyli zagrać takie karty, które dadzą mi wiele możliwości pod względem tych kostek, tak? Kostek, nieformalnych kostek, czy może iść raczej w interakcji i Marcinowi coś popsuć, podebrać, zabrać, no to bardzo lubię. Przemieścić. Bardzo to lubię. To możemy robić w tej grze, więc właśnie prostota i jednocześnie elegancja. O, tak? Bardzo gra jest elegancka, słuchajcie. Ta gra nie cierpi tutaj na żaden taki element, który nas gdzieś zatrzymuje, że musimy sobie przypomnieć zasady. Ta gra jest tak prosta w swojej konstrukcji, że w zasadzie po 2–3 minutach wytłumaczenia tych zasad jesteśmy w stanie po prostu wejść w tryb grania. Wiemy, co jest po sobie, to wszystko jest bardzo proste. No i jeżeli akceptujemy negatywną interakcję, która tutaj rzeczywiście jest i nie da się jej wyzbyć, no to można powiedzieć, że to jest 100% elegancka gra. Tak, no i dodatkowo właśnie poprzez tą interakcję, która jest odczuwalna bardzo w tej grze, jest dzięki temu mocno taka emocjonalna. Angażująca. Tak? I angażująca gracza, bo ach, nie poszło mi, ja zagram jeszcze raz, a właśnie możemy sobie rozegrać kilka partii, nawet w ciągu godziny, bo na pudełku jest tam 30 minut, można i krócej, więc to jest szybkie, przyjemne, proste i dodatkowo myślę, że to jest taka gra gdzieś pomiędzy, sytuuje się pomiędzy splendorem, pomiędzy, myślę sobie jeszcze, century, prawda? Gdzieś taki poziom łatwości w rozumieniu zasad. Gdzieś Ty masz taką grę, co się w dżungli robi ścieżki. A, właśnie, i to dobrze o tym mówisz, bo to jest jedna z moich ulubionych gier. Też Wam ją polecam przy okazji jakby eksplorowania różnych labiryntów. Mówisz tu o Karubie. Karuba. Tylko, że Karuba, moi drodzy, nie ma jakby tej negatywnej interakcji. Nie ma. My sobie sami tutaj jakby ścinamy dżunglę. Tutaj mamy ten element, że możemy się poprzepychać. Więc jeżeli ktoś lubi negatywną i chce sobie przeszkadzać, to ten tytuł, a jeżeli każdy chce mieć swoją planszę, eksplorować swoje, to wtedy tak, więc, ale właśnie tego mi brakowało w Karubie, że wszyscy w ciszy siedzą i układają sobie te świątynie i tą drogę do skarbów, a tutaj natomiast już coś się dzieje, więc no tylko niestety na 2 graczy, tam na 4 możemy. No i proszę Państwa, wizualizacja. Tak. No Doutouac tutaj zrobił swoją robotę, to jest jego kreska, to wszystko jest bardzo charakterystyczne. Każda karta jest inna, z inną ilustracją. Oczywiście powtarzają się te, które mają podobne symbole, ale nie mamy tego doświadczenia, że jakby jest jedna grafika, jest tam wielość grafik, bardzo ładnie skomponowane, klimatycznie. Gra jest czytelna, wszystko jest proste, scroll oczywiście, no jak to scroll, musi wyglądać jak ładny scroll. Musi być na wypasie, złoty scroll. To jest jakaś mapa, to jest mapa. Więc, i to też jest bardzo, myślę, ważne co dla tej abstrakcyjnej gry, że rzeczywiście możemy odczuć tutaj klimat. Tak. Tej eksploracji, te emocje, tego wyścigu o te skarby. Są emocje, jest klimat. Nie zauważyliśmy tutaj niczego, co by nam nie pasowało. Nie widzimy tutaj żadnych wad w tej grze, ta gra po prostu sobie płynie. Ona nam się po prostu podoba. No i... Ona jest po prostu dobra i my sobie ją oczywiście zostawiamy na półce, polecamy Wam, żebyście Wy ją posiadali na swojej półce. Instrukcje oczywiście, jeżeli macie znajomych w wielu językach, no to macie instrukcje w języku angielskim, francuskim, wszystko jest takie międzynarodowe wydania. Tak, więc i dodatkowo, słuchajcie, pamiętajcie o tym, że ta gra jest również bardzo taka mocno regrywalna, no bo mamy stos różnych kart, które no nie będą nam się powtarzać, za każdym razem będziemy mieć inne odczucia związane i z zagrywaniem 9 i tak dalej, skarbów, które kładziemy losowo. Które będziemy sobie odkrywać, nie wiemy w którym momencie, gdzie jest dany skarb. Te wszystkie kafelki oczywiście losowo. Mamy jeszcze jeden kafelek z pułapką, który możemy gdzieś komuś położyć. A masz dziurę, nie położysz tej drogi. Także wiecie, no, ta gra daje wiele możliwości, będzie cieszyć przez bardzo wiele rozgrywek i tak, myślę, że jest warto uwagi, tym bardziej, że jeszcze te kolumny wyglądają naprawdę bardzo dobrze. To jest bardzo ciekawy, taki dobry plastik, on jest ciężki, to wszystko przyjemne jest. Tak, no, jest przyjemne. My jeszcze chcieliśmy wspomnieć o tej grze, bo gdzieś tam premiera schowała się, prawda, gdzieś w cieniu innych dużych tytułów i właśnie w tym formacie Pogramy w Shorty chcemy również wspominać o takich grach, które gdzieś tam właśnie zostały troszeczkę zapomniane, pominięte, no bo Rebel jakoś mocno nie promował tego tytułu. Nie wiemy z jakiego względu, ale my chcemy Was zainteresować tym tytułem, bo naprawdę bardzo warto. Gra jest... zagrajmy jeszcze raz, Marcin. Ja bym to zrobił. Dobrze, także my Wam serdecznie dziękujemy, my rozkładamy partię, jeszcze jedną i działamy po prostu. Okay. I do zobaczenia w Polsat. Jeszcze jedna rzecz, oczywiście subik, tam żebyście byli informowani na bieżąco, regularnie, to w dzwona trzeba dać. Jak napiszecie, że tą grę kupiliście, zagraliście, że jest OK, to napiszcie nam w komentarzu, że jest OK, że dziękujemy, pogramy, że była super gra. No i dodatkowo oczywiście napiszcie w komentarzu, z czym Wam się jeszcze kojarzy tego typu mechanizm, bo właśnie tak na same zakończenie, słuchajcie, dobre gry to są takie, które po wyjęciu z półeczki od razu sobie myślimy i wiemy o tym, że tam będzie się nam dobrze grało i nie musimy przypominać sobie zasad, tak? Ważne, słuchajcie, wypraska. Wypraska jest tak skonstruowana, że wszystko tu się fajnie mieści. Znowu fajne. Boże, przepraszam, jakby nie mogę. My nie przypadamy za słowem fajny, po prostu dlatego, aby wspominamy o tym. Bardzo przepraszam, staram się walczyć z tym, jak mogę. Ale młodzież też nas ogląda, wiesz, no to oni posługują się takim słowem fajnie od szkoły podstawowej. Uczcie się dobrego języka, nie słuchajcie Marcina. Słuchajcie, tutaj wszystko jest podzielone na graczy, więc każdy swój skarb wkładzie z jednej strony, drugi gracz skarb z drugiej strony, tu wkładamy karty, wszystko jest ten. I co jest najważniejsze, jak już to wszystko sobie powkładacie, to te plansze, one nam tu wszystko przykrywają i zgniatają, także to wszystko nie powinno Wam wypadać z tej wypraski. Mało tego, ładnie setup jest zorganizowany poprzez pudełko, bo tutaj te klejnoty, relikwie, które będziemy zdobywać w grze, one też mają swoje miejsce, więc po jednej stronie są relikwie jednego gracza, a po drugiej stronie są relikwie drugiego gracza. I wszystko gra. I karciocho oczywiście tutaj też, tu też wchodzi, i no jest pięknie. To jest funkcjonalnie i ładnie wygląda. Czasami jest tak z wypraskami, że tylko ładnie wyglądają, a nie są funkcjonalne. Więc to jest super. Tyle. Do zobaczenia w następnym szorciku albo w dłuższej formie. Zobaczymy, co tam rzucimy na kanał. Do zobaczenia. Adios. Pa, pa, pa. Cześć, cześć, cześć.